Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie wykładnicze. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, kalkulator oraz ewentualnie tablice maturalne lub też tablice, w których macie wiadomości na temat funkcji kwadratowej. I możemy rozpoczynać nasze równanie, nasze zadanie. Mamy rozwiązać równanie z funkcją wykładniczą lub też po prostu równanie wykładnicze, które mamy na tablicy. Jak się za to zabrać? To jest kolejna z części, w których prezentujemy Wam równania wykładnicze. Jeżeli tutaj zaczynacie, to polecam cofnąć się do pierwszej i drugiej części. Moi drodzy, zanim ogólnie cokolwiek zrobimy tutaj, nie wiem, podstawimy, zaczniemy wyliczać, chciałabym, żebyśmy skorzystali na razie z podstawowych własności potęg i te wszystkie potęgi, które tutaj macie, porozbijali tak jakby w drugą stronę. Czyli, jeżeli ja dodaję coś w potędze, to znaczy, że wcześniej mnożyłam dwa składniki, które mają te same podstawy. Czyli ja mogę to zapisać jako 2 do 2x razy 2 do pierwszej. I to samo robię w kolejnym przykładzie, czyli 33 razy 2 do x razy 2 do minus pierwszej, no i dodać 4, to się równa 0. I teraz tak, chciałabym te wyrażenie tutaj, 2 do 2x, zapisać troszeczkę inaczej. To znaczy tak, 2 do x umieszczę sobie w nawiasie i żeby skorzystać i z powrotem mieć to samo, muszę wykorzystać potęgę potęgi, czyli to musi być do drugiej. I zgodnie z własnościami potęgi i potęgi, to będzie x razy 2, czyli 2x, czyli tak jak było na początku, bo ja mogę tylko tak modyfikować, żeby z powrotem dostać to, co miałam. 2 do pierwszej to jest po prostu 2, minus 33 razy 2 do x razy i 2 do minus pierwszej to jest 1 druga. No i dodać 4, to się równa 0. Kiedy już moje zadanie jest na takim etapie, że mam tutaj, że tak powiem, gołe 2 do x wszędzie, to teraz podstawiam, moi drodzy. Podstawiam sobie te równe 2 do x. T, czy też inną ulubioną literkę. Z własności funkcji wykładniczej wiem, że moje t musi być większe od 0. No bo 2 do x też jest zawsze większe od 0. Czyli podstawiając dostaję. T kwadrat razy 2 minus 33 razy 1 druga to będą 33 drugie razy T, dodać 4 równa się 0. Jak możecie się domyśleć, to jest funkcja kwadratowa. Zanim zaczniemy liczyć deltę, zmodyfikujemy ją troszeczkę, pozbędziemy się tego ułamka, czyli pomnożymy razy 2. Czyli to będzie 4T kwadrat minus 33T, dodać 8 równa się 0. I teraz liczymy deltę. Tutaj będą dosyć potężne liczby, dlatego kalkulator przyda nam się jak najbardziej. Czyli na początku mamy b kwadrat, czyli 33 do kwadratu, czyli 1089. Odjąć 4 razy 4 i razy 8, czyli 4 razy a razy c, czyli to będzie razem 128. Jak to odejmiemy, to, moi drodzy, dostaniemy wynik 961. No i stąd pierwiastek z delty, pierwiastek z 961, wychodzi 31. Teraz obliczamy sobie T1, czyli to będzie minus B, czyli 33, minus pierwiastek, czyli 31, przez 2A, czyli 8. Czyli to, moi drodzy, będzie 2 ósme, czyli inaczej 1 czwarta. No a te 2 to będzie minus B, czyli 33, plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 8, czyli to będzie 64 podzielić na 8, czyli to będzie 8. Obie odpowiedzi są dodatnie, czyli obie wchodzą w skład mojego rozwiązania, czyli t ma być większe od 0. I teraz muszę wrócić i wyliczyć to w x-ach, ponieważ moje zadanie jest tutaj, mam podać odpowiedź w x-ach. I wiem, że moje t to jest 2x, stąd wiem, że 1 czwarta to się równa 2x oraz 8 to się równa 2 do x. Czyli teraz stąd muszę wyliczyć, ile wynosi x. Stąd, moi drodzy, wiem, że x równa się 3, bo 2 podniesione do trzeciej da mi 8. Natomiast tutaj zamienię sobie, bo to będzie tak. 4 do minus pierwszej to się równa 2 do x. Czwórkę zamienię na 2 do drugiej, czyli to będzie 2 do drugiej do minus pierwszej to się równa 2 do x. I tutaj skorzystam z własności potęga potęgi, czyli to będzie 2 do minus drugiej równa się 2 do x,
a zatem x równa się minus 2. Czyli mam dwie odpowiedzi. X równa się minus 2 lub x równa się 3. I to jest, moi drodzy, rozwiązanie mojego równania wykładniczego. I cóż, ja zapraszam Was do innych zadań, które poświęcone są nie tylko równaniom, ale także pozostałym zagadnieniom z funkcji wykładniczej, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.